Cześć wszystkim, Chris z tej strony. Witam na gospodarstwie rzeczywistym. Oglądamy gąski. Jak widzicie, tutaj troszkę podrosły ostatnio. Robią się może takie trochę bardziej brzydkie na chwilę, ale już zaczynają ładnieć. No tutaj rzuciły się na jedzenie, tylko kuperki podstawiły. O, teraz któraś tam sobie zrobiła, że tak powiem, nawozi tutaj ziemię. Trawkę ładnie wyjadają, więc myślę, że coś z tego będzie. Tak jak tutaj myślałem, o, tam się psiaczek odzywa. O, tutaj mamy troszkę trawki. Proszę, tu już mamy wyjedzoną. Tak. No, tu mamy następne poidełko. Następne sobie jedzą, piją. Jak wyjedzą tutaj trawkę, a tu już im dużo nie zostało, no to będziemy przenosić je na następne pastwisko. No tak, żeby rosły i rosły dalej. I jednocześnie wyjadały. No fakt. Myślę, że w przyszłym roku będzie lepsza trawka, bo jak zobaczymy, ile tutaj nawiozło, no to jest, o, zobaczcie, tu są dwie różne. One niby są takie same, no bo niby mają jutro mieć 3 tygodnie. A tu widzimy, jedna jest prawie dwa razy większa od drugiej. Nie wiem, czy to jest kwestia gąski i gąsiora, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy po prostu jednak różnie się rozwijają. Ta jest chyba jedna z największych. No, jeszcze gęgać nie gęgają. Myślę, że jak... O, ta się przeciąga, chciałaby polecieć. Myślę, że jak zaczną gęgać, to się zrobi tutaj głośno. No, tutaj rzuciły się na jedzenie. No, w budce się, powiem Wam szczerze, mieszczą, aczkolwiek to, co zauważyłem, to wolą nocować na polu. Jak nie ma deszczu, to po prostu wychodzą z budki i rano, znaczy rano ich widzę je po prostu, że są na zewnątrz. W jednej lub w dwóch takich partiach. Nie wiem, czy po prostu są, nocują faktycznie na polu, czy po prostu zanim ja wstanę, aczkolwiek czasami to była godzina 5 rano i były już na polu, więc myślę, że to nie jest tak, że sobie siedzą. O, zobaczmy. O, teraz ładnie rozchodzą się. Tutaj, o, próbują iść do trawki. Piją, jedzą. No, co prawda ta trawa już jest chyba taka trochę duża. Nie wiem, czy nie będę musiał zrobić tak, że szybciej przenieść je i dać tam, gdzie będę chciał przenosić, tam może dać już trochę skoszoną trawę, tak żeby odbijała. O, ale proszę, jak tam się dobierają do trawy. Ładnie ząbkami biorą, tak? Sam niedawno się dowiedziałem, że gęsi mają w dziobach ząbki. O, a tutaj nie wiem, co to jest za roślinka tak naprawdę, ale zobaczcie. Tutaj nie ma liści, nie ma liści, nie ma liści, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Tutaj dopiero są liście. Generalnie jak tylko tam, gdzie dostały, to po prostu wyjadły. Pozjadały liście i tyle. Także myślę, że są całkiem niezłe jak na to. Także no, taki krótki odcinek. Jak coś będę jeszcze się odzywał, jak się komuś podobało, łapka w górę i do zobaczenia.